Cześć, nazywam się Ola Janus. A ja się nazywam Alek Tarkowski, witajcie. A to są Przyjaciele Przyszłości. Cykl naszych rozmów o relacjach z technologiami i o tym, co przyniesie nam przyszłość. Ten cykl podcastów jest częścią projektu Spoutech prowadzonego przez Centrum Cyfrowe. Spoutech to projekt, w którym przyglądamy się uważnie relacjom ludzi i technologii. To także projekt, w którym spotykamy wiele osób ciekawie myślących o przyszłości i te podcasty są zapisem naszych rozmów z nimi. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiliśmy Anę Brzezińską, twórczynię doświadczeń imersyjnych, producentkę i kuratorkę w amerykańskim studio Kaleidoskop, związaną też z Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Anna jest też ekspertką afiliowaną przy naszym projekcie Spoutech. Ostatnio opublikowaliśmy jej raport poświęcony VR-owi. Ten cykl podcastów to nasz początek przygody z podcastami, więc jeśli spodoba się Wam nasza rozmowa, to proszę polećcie ją znajomym. Bardzo nam na tym zależy. I pamiętajcie, przyszłość potrzebuje przyjaciół takich jak między innymi Wy. Cześć Anna. Cześć Alek. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami i że porozmawiamy razem o wirtualnej rzeczywistości. Ledwo co Centrum Cyfrowe wydało raport, który napisałaś w ramach projektu Spoutech jako nasza ekspert. Raport nazywa się Od mediów do rzeczywistości i dotyczy szans i zagrożeń związanych z wirtualną rzeczywistością. Mi się w ogóle takie podejście bardzo podoba, które prezentujesz, bo mam głęboko w sercu maksymę, którą kiedyś przeczytałem u Williama Gibsona, że myśląc o technologii, to jest jak w oscyloskopie. Po prostu trzeba cały czas oscylować między poczuciem, że wszystko się zmieniło i że nic się nie zmieniło, że wszystko jest po staremu, i między patrzeniem zarówno na szanse i zagrożenia. Ale piszesz takie ciekawe zdanie na początku i myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. Mówisz, interesuje ciebie VR, bo on oferuje szansę na nowe otwarcie. Czy możesz powiedzieć o tym nowym otwarciu? Co się otwiera i jak? Myślę, że to można bardzo różnie rozumieć, ale na poziomie doświadczenia użytkownika, które no, jest dla wirtualnej rzeczywistości absolutnie podstawową kwestią, dlatego że wirtualna rzeczywistość jako medium w ogóle tak naprawdę to jest coś, co dotyczy głównie osoby, która z tej wirtualnej rzeczywistości korzysta. To znaczy ty jesteś w centrum, ty jesteś najważniejszy, jesteś ważniejszy od twórcy, jesteś ważniejszy od tego, co jest historią, do której wchodzisz, dlatego że to jest bardzo subiektywny odbiór. Za każdym razem, kiedy wchodzisz do świata wirtualnego, ty jesteś bohaterem tego świata, ty jesteś jego mieszkańcem, możesz na niego wpływać, możesz z nim w jakiś sposób interreagować. W związku z tym to w pewnym sensie zawsze jest opowieść o tobie. Natomiast to, co jest bardzo fajne, to jest to, że moje doświadczenie, takie właściwie od którego to się wszystko zaczęło i które wydaje mi się, że cały czas gdzieś mnie niesie w tej przygodzie z wirtualną rzeczywistością, właśnie polegało na tym, że w momencie, kiedy już zdejmiesz ten headset i wrócisz do realnego świata, raczej należy powiedzieć, bo czy on jest normalny, to byłoby teraz trochę dyskusyjne, ale w momencie, kiedy do niego wracasz, to zyskujesz takie poczucie jakby dodatkowej perspektywy, to znaczy on przestaje być dany raz na zawsze, nagle widzisz, że to też jest jakiś rodzaj środowiska, które możesz ocenić z zewnątrz, i to sprawia, że zaczynasz doceniać zarówno ten świat realny, jak i ten świat syntetyczny, w którym możesz być zupełnie innym człowiekiem, w którym możesz działać, powiedziałabym, bez ograniczeń, które zazwyczaj narzuca ci właśnie realna rzeczywistość. I to nie są tylko ograniczenia geograficzne, ale to są też ograniczenia dotyczące tego, kim jesteśmy na co dzień. Ile mamy lat, jak wyglądamy, ile ważymy, czy jesteśmy wysportowani, wysocy, czy szczupli. Realnie to wszystko nagle znika. Możesz być zupełnie nową osobą. Czyli, bo jak tak słyszę nowe otwarcie, to sobie myślę, że o tych nowych otwarciach dużo się mówi, prawda? I nie wiem,
zwolennicy sztucznej inteligencji. Myślę, bardzo dużo mówią, prawda, w ogóle o jakiejś osobliwości, no co już nawet nie jest otwarciem, tylko w ogóle jakimś po prostu przełamaniem świata. I mam wrażenie, że co technologia, to ktoś się upiera, że jest takie otwarcie. Pewnie, nie wiem, blockchainowcy mówią, że Bitcoin jest nowym otwarciem finansowym, ale rozumiem, że twoim zdaniem tu jest coś wyjątkowego, tak? Ze względu na to, że to dotyka nas jako ludzi i naszych tożsamości. Ja myślę, że my w ogóle lubimy takie pojęcia jak właśnie nowe otwarcie, czy nowa szansa, czy nowy rozdział, dlatego że cezury pomagają nam spojrzeć na nowo na to, co za nami i pomagają nam na nowo wymyślić to, co dopiero chcemy stworzyć. I wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju takie narzędzie, którego używamy w procesach umysłowych, żeby nadać jakiś tok, czy jakiś rodzaj logiki pewnej historii, w której bierzemy udział. Natomiast to, co mi się wydaje ważne, to jest to, że nowe otwarcia tak naprawdę służą temu, że my zyskujemy możliwość spojrzenia na samych siebie i na to, co osiągnęliśmy albo kim jesteśmy, z nowej perspektywy. I ta nowa perspektywa jest czymś, czego bardzo potrzebujemy, dlatego że mam takie wrażenie, że my wszyscy w sensie takim cywilizacyjnym szukamy jakiejś nowej szansy. To znaczy mamy bardzo dużo spraw niezałatwionych jako cywilizacja i w sensie naszej relacji z technologią, ale też naszych relacji społecznych. Oczywiście ten rok to już jest w ogóle temat osobny i myślę, że mamy jeszcze dużo czasu przed sobą, zanim zrozumiemy tak naprawdę, czym to doświadczenie było. Także jesteśmy ciągle w procesie, ale myślę, że z tego powodu bardzo wielu i wiele z nas szuka takiego miejsca, z którego może spojrzeć na zjawiska właśnie ze świeżej perspektywy i że ta świeża perspektywa da nam jakiś rodzaj nadziei. W VR-ze ta nadzieja właśnie przychodzi z tym, że dostajesz takie poczucie, że możesz zbudować świat od nowa. W sensie takim przemysłowym powiedziałabym, masz realną sytuację budowy nowej branży czy nowej gałęzi przemysłu, nowego środowiska twórczego, gdzie znowu możesz ustawiać pewne zasady od nowa, możesz tym razem postanowić, że powiedzmy jest to branża, która będzie działała w oparciu o zasady, których nie udało się wdrożyć w innych dyscyplinach. To jest trochę jak marzenie o pierwszym internecie, prawda? Że to będzie przestrzeń wolności, że to będzie przestrzeń sprawiedliwości, że to będzie przestrzeń, gdzie wszyscy będą równi, każdy będzie miał równe szanse. Te wszystkie marzenia stale do nas wracają, dlatego że my mamy poczucie winy, że nie udało nam się ich obronić. Myślę, że ludzie, którzy pracują dzisiaj w mediach imersyjnych, są gdzieś bardzo świadomi tego, że niekoniecznie im się uda, ale chcą zrobić wszystko, żeby być jak najbliżej tego celu. Mhm. A to jest bardzo ciekawe o tym, co mówisz, znaczy to marzenie o, powiedzmy sobie, nowym, wspaniałym świecie, który jakby próbujemy cały czas zbudować od nowa przy okazji jakby otwierania się nowych pól. I mam wrażenie, że to, co jest też ciekawe w twoim raporcie, to jest to, że ty proponujesz taki bardzo wyważony obraz, bardzo wyważone spojrzenie. Mówisz dużo o plusach i minusach tego nowego otwarcia potencjalnego. I oprócz takich rzeczy, które tam piszesz o tym, jak VR i technologie imersyjne mogą wpłynąć pozytywnie na nasze uczenie się, walkę z pewnymi problemami społecznymi chociażby, to też piszesz dużo o tym potencjale kokreacji, nowych narzędzi współpracy i współdziałania, o którym już teraz w tej swojej poprzedniej wypowiedzi trochę powiedziałaś. Co to tak naprawdę dla ciebie znaczy i dlaczego to jest ważne w kontekście VR-u? Myślę, że to trochę jest znowu opowieść o tym, że próbujemy pewne rzeczy ułożyć na nowo, jakby w zgodzie z pewnymi wartościami, których nam brakuje w systemach, w których żyjemy teraz. To, czy to się uda, to jest zupełnie inna sprawa. I dla mnie oczywiście takim dużym kłopotem jest to, że gdzieś z tyłu głowy zawsze mam taką myśl, która nie wiem z czego wynika, ale że no, może nam się nie udać, może będzie znowu tak samo, to znaczy może znowu będzie tak samo, że stworzymy nowe narzędzie, upowszechnimy nową technologię, stanie się ona czymś bardzo popularnym i znowu będzie ona własnością nie społeczności, tylko własnością wielkich firm, które narzucą nam pewne sposoby widzenia świata, pewne sposoby postępowania, będą zarządzać naszą prywatnością i naszymi zasobami, a my będziemy po prostu wykonawcami ich woli. No i oczywiście taki scenariusz jest na horyzoncie,
I trochę też o tym jest ten raport, to znaczy to jest jedno z zagrożeń, które gdzieś bardzo mocno, myślę, że gdzieś tak czujemy oddech na plecach tego scenariusza. Kolejna rzecz to jest właśnie sposób też użytkowania tej przestrzeni wirtualnej, korzystania z tej technologii i zagrożenia, które się z tym wiążą, też są czymś, nad czym w tym raporcie się skupiałam. Właśnie zależało mi na tym, żeby nie popaść w taki historyczny ton pod tytułem, że wirtualna rzeczywistość nam zrobi pranie mózgu i będziemy wszyscy leżeli po prostu jak bohaterowie Black Mirror przyczepieni do jakiegoś syntetycznego świata i tak naprawdę stracimy kontakt ze sobą. Nie, to nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, że no, zawsze trzeba mieć świadomość tego, gdzie są te bieguny, to znaczy gdzie jest ten biegun pozytywny i negatywny i starać się przemieszczać gdzieś pomiędzy nimi w taki sposób, żeby jednak jednocześnie sensownie korzystać z tej technologii, żeby dbać o to, żeby ona była bezpieczna, żeby ona była dostępna, żeby ona była relatywnie sprawiedliwa. No ale oczywiście też, żeby sobie nie zrobić nawzajem krzywdy. I ta krzywda akurat w przypadku tej technologii może być o tyle większa, że zanim nauczymy się, jak ją obsługiwać i jak się do niej dostosować, to pewna jej specyfika jest tym, o czym należy mówić, dlatego że ona bardzo mocno wpływa na nasze emocje, na naszą psychologię, na nasze różnego rodzaju podświadome zachowania, oczywiście też wpływa na naszą fizyczność, bo jest to technologia dosyć mocno inwazyjna. Natomiast no nie chciałabym, żebyśmy myśleli wyłącznie w takich ciemnych barwach o niej, dlatego że jest to technologia, która oferuje też bardzo wiele pożytecznych i pięknych możliwości i o tym też trzeba zawsze pamiętać. To już tak brzmi jakby właśnie w tym oscylowaniu, prawda, byś chciała wrócić szybko do tej strony pozytywnej. To zostań może jeszcze chwilę przy tych zagrożeniach, bo to, co mówisz, wydaje mi się bardzo ciekawe i tej takiej w ogóle czarnej stronie, bo opowiadasz jednak o tym w taki sposób, który jest bardzo, bym powiedział, z roku 2020, a nie wcześniej. Znaczy wcześniej bardzo często byśmy po prostu powiedzieli, że szkodliwa jest technologia, prawda, i tak strasznie byśmy uznali, że coś siedzi w tej technologii, ale przyznam, że czytając o wiarze, no trochę tego słyszę, że mam i to bym cię prosił, żebyś wyjaśniła może, czy koniec końców po prostu kształt tej technologii, to jak ona na nas wpływa, na przykład oddziaływaniem na zmysły, a one są tuż obok mózgu, jest jakimś wielkim wyzwaniem, czy raczej wyzwaniem jest to, co z tą technologią robią, mówiąc skrótowo, korporacje? Zawsze to jest to drugie. Mhm. Zawsze to jest to drugie. To zawsze jest o tym. To zawsze jest o tym, kto ma władzę. I myślę, że kwestia kontroli, kwestia tego właśnie, kto jest gatekeeperem, jest tutaj kwestią kluczową, dlatego że od tego zaczyna się jakby każda rozmowa o tym, w jaki sposób ta technologia będzie rozwijana, jak będziemy uczyć ludzi korzystania z niej, na co im pozwolimy i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest też taka, że myślę, że jest też bardzo wiele obszarów, o których my cały czas bardzo niewiele wiemy. To wszystko jest mało zbadane, no bo nie można robić eksperymentów na ludziach. Nie możesz założyć komuś headsetu na głowę i trzymać go w nim 3 tygodnie, żeby zobaczyć, co mu się stanie. No to tak jakby, tak nie można. Mhm. Więc jesteśmy trochę skazani na to, że będziemy obserwowali pewne zjawiska wraz z tym, jak ta technologia będzie się upowszechniać. Ale myślę sobie też o tym, że rozmawiałyśmy kiedyś niedawno z Olą o tym, że po tym roku pandemicznym, kiedy tyle czasu spędzaliśmy przed ekranami, na Zoomach, na Meetach, na różnego rodzaju telekonferencjach, no też odczuwaliśmy różnorakie skutki negatywne tego, tak? Zarówno w sensie takim psychologicznym, ale też fizycznym po prostu, prawda? Że zaczynasz mieć kłopoty ze wzrokiem, że się źle czujesz, że masz zawroty głowy, źle śpisz, no już nie mówiąc jakby o całej reszcie organizmu. I teraz, więc dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że każda technologia, która jest używana w sposób nadmierny, niewłaściwy, taki czy owaki sposób jakby ingerujący w naszą równowagę psychofizyczną, ma swoje skutki uboczne. I tak samo jest z VR-em. To, czy ta ingerencja jest trochę większa, czy trochę mniejsza niż w przypadku innych technologii, to jest już kwestia, o której jakby należy rozmawiać z badaczami. Oni są zgodni, że jest większa. Okej, o ile trudno powiedzieć. Natomiast my się też do tej technologii przyzwyczajimy, tak jak do każdej innej. Myślę, że gdyby ludzi, którzy żyli w czasach braci Lumière, posadzić przed Zoomem na 10 miesięcy, to też by się prawdopodobnie inaczej czuli niż my dzisiaj, dlatego że jednak przeszliśmy pewien proces adaptacji. Przypuszczam, że wraz jakby z rozwojem tej technologii my też będziemy się do niej adaptować i oczywiście będą powstawały narzędzia i rozwiązania,
które będą łagodziły jej negatywny wpływ na użytkowników, dlatego że no, nawet z rynkowej perspektywy nikt nie chce wykończyć ludzi, którzy będą zasilać ten system w sensie gospodarczym. Także ja w ogóle jak bym upatrywała nadziei. O tych wyzwaniach ciągłego screen time'u, to zawsze myślę o staruszkach, przepraszam za przeproszenie, przyklejonych do telewizorów i o tych średnich godzinowych gdzieś na poziomie, nie wiem, 6 godzin plus i ciągle włączonym telewizorze. I myślę, że oni są takimi, że tak powiem, oryginalnymi, uzależnionymi od ekranu. No tak, ale zobacz, że to nadal jest tylko 100 lat. Tak. Znaczy my mówimy jakby w perspektywie historii naszej cywilizacji, mówimy tylko o jednym stuleciu i to w ciągu tego stulecia ta ewolucja jakby narzędzi technologicznych czy audiowizualnych, z którymi mamy na co dzień kontakt i właściwie nie potrafimy bez nich żyć, które już nas zmieniły. Przecież to nie jest obszar moich kompetencji, ale jakby wiem o tym z takiej literatury, powiedziałabym, popularnej, że jednak kontakt z urządzeniami takimi właśnie, które dzisiaj są jakby częścią naszej codzienności, z urządzeniami ekranowymi, zmienił nas, zmienił naszą fizjologię, nasz sposób myślenia. No, to są wszystko zjawiska, które w jakimś sensie sprawiają, że my jakoś ewoluujemy, dostosowujemy się do tego otoczenia. Ono już jest częścią naszej biologii w takim czy innym stopniu. I wydaje mi się, że to jest po prostu kolejny krok. Natomiast to, co moim zdaniem jest ważniejsze w tej rozmowie, to jest to, że my szybciej dostosowujemy się do tego, jakich technologii używamy, niż nadążamy z namysłem nad tym, co one nam robią w momencie, kiedy one są w rękach bardzo potężnych grup, których głównym interesem jest zysk. I teraz jakby ten paradygmat jest czymś, co stanowi problem, dlatego że jeżeli... I to jest, no, to jest to, co zawsze mówił Lanier. Może, żeby tak to unaocznić, nie wiem, 3 twoje ulubione przykłady zagrożenia VR, ale tak, wiesz, praktycznie, to znaczy, gdzie leży problem? Albo przynajmniej jeden, albo co identyfikujesz jako takie duże ryzyko? Bo na przykład może mogłabyś coś powiedzieć o deepfake'ach VR-owych, co w ogóle już brzmi kosmicznie. Tak, to są bardzo ciekawe scenariusze. Profesjonaliści z branży VR mówią już o możliwości rozwoju deepfake'ów w VR-ze, jak oni sobie to wyobrażają. Może przywołam takie wystąpienie z summitu Unity, które odbyło się kilka lat temu. Jedna ze speakerek mówiła o takiej możliwości, która bardzo poruszyła moją wyobraźnię, a mianowicie, że wyobraź sobie, że masz wirtualną sieć społecznościową, czyli coś takiego, jak dzisiaj masz medium społecznościowe, tylko to wszystko jest w wirtualnej rzeczywistości, a zatem masz świat 3D. No i wchodzisz do tego świata 3D, to jest świat, w którym przebywają różni użytkownicy, tak? Możesz przebywać ty, twoi znajomi, twoja rodzina, twoi krewni, ale mogą też być tworzone fikcyjne postaci, fikcyjni użytkownicy, tak jak dzisiaj mamy fikcyjne konta i ludzie, którzy z nich korzystają, mają na celu wpłynięcie na pewne opinie czy na pewne jakby światopoglądy. I te awatary powstają jakby z intencją taką, żeby w sposób bardzo taki targetowany czy wręcz spersonalizowany wpływać na przekonania niektórych użytkowników dotyczących polityki, wyborów konsumenckich, światopoglądu i tak dalej, i tak dalej. I ty nawet nie wiesz o tym, że to są fejkowe postaci, że to są postaci, które jakby zasilają pewną wspólnotę, w której jesteś, różnego rodzaju ideami, które są wytworzone jakby z czyjejś intencji, tak? Nie jest to jakby prawdziwa osoba, która naprawdę chce ci powiedzieć, co czytam. Ale czy ja mogę o coś tutaj dopytać? Bo to, co jest ciekawe w tym, co mówisz, to jest też to, że to jest coś, co jakby trochę obserwujemy już dziś, tylko jak rozumiem, to jest razy X, prawda? W sensie razy wiele, jeżeli chodzi o siłę tego doświadczenia, tak? W sensie... Tak. I to jest coś, co też jakby ty opisujesz w swoim raporcie, że jak rozumiem, to jakby tego rodzaju spotkanie, nazwijmy to w wirtualnej rzeczywistości, będzie miało dużo większą siłę oddziaływania prawdopodobnie na nasze przekonania niż to, jak dziś to działa w istniejących mediach społecznościowych. Tak, ja myślę, że to są dwie rzeczy. To znaczy wirtualna rzeczywistość jest technologią, nie jest medium, jest technologią, która ma dużo bardziej angażujący potencjał niż jakakolwiek technologia płaska, czyli technologia 2D.
A zatem, jeżeli potrafimy sobie wyobrazić, że nasze dzisiejsze uzależnienie, na przykład od mediów społecznościowych, z których korzystamy na urządzeniach mobilnych, na desktopie i tak dalej, jest zjawiskiem w skali X, to w momencie, kiedy cała ta, jakby wszystkie te fenomeny przeniosą się do świata wirtualnego, który jest ogromnie angażujący. Jest angażujący ze względu na to, że masz w nim dużo większe spektrum możliwości działania. Masz możliwość kreowania tego świata. W momencie, kiedy człowiek ma możliwość wykreowania czegoś, co jest jego w danej przestrzeni, to zaangażowanie, które się z tym wiąże, jest dużo większe niż w momencie, kiedy jest tylko pasywnym odbiorcą treści. W dodatku to nie są tylko treści, nie wiem, tekstowe czy zdjęcia, to są obiekty, to są całe środowiska, to są po prostu przestrzenie, które w jakimś sensie tworzą alternatywną rzeczywistość. To jest trochę tak, jak kiedyś była koncepcja Second Life, prawda? Natomiast jakby to jest na dużo wyższym poziomie, to jest dużo bardziej, zresztą też powiedziałabym, inteligentnie zaprojektowane, dlatego że światy, które możesz tworzyć czy współtworzyć ze swoimi przyjaciółmi czy ze swoimi znajomymi, jakby będą dopasowane do twoich preferencji, do twoich potrzeb, do twojego gustu, do twoich przekonań. I jednocześnie to, o czym mówiłam wcześniej, czyli to właśnie uwolnienie od różnego rodzaju barier, które na co dzień spotykamy, sprawi, że my w tych światach będziemy chcieli przebywać dłużej. Dlatego, że my będziemy się w nich czuli bardziej bezpieczni, bardziej akceptowani, bardziej potrzebni. One będą w pewnym sensie, jak to się mówi, one będą starały się nam przypodobać. O, może tak to należy powiedzieć. Próbuję opisać pewnego rodzaju user experience, z którego jakby wnioskuję, dlaczego ten potencjał, no może nie chcę powiedzieć uzależniający, ale ten potencjał znacznie silniejszego zaangażowania jest tak duży. I teraz, w momencie, kiedy w takiej rzeczywistości zaczniesz wprowadzać dezinformację, która jest bardzo, powiedziałabym, w sposób przemyślany, zaprojektowana, to jej skutki, jej wpływ na twoją pamięć, na twoje emocje są dużo głębsze. Bo już dzisiaj widzimy, że wirtualna rzeczywistość jest medium, które właśnie ze względu na to, że to jest doświadczenie pierwszoosobowe, że to jest uczestniczące, że to jest bardzo nasycone bodźcami. To jest technologia, która sprawia, że my lepiej zapamiętujemy, głębiej zapamiętujemy. Wiele doświadczeń emocjonalnych w VR-ze wynosimy do realnego świata jako własne. I ta różnica sprawia, że zarówno jest to bardzo ekscytująca technologia, ale wiążą się z tym realne zagrożenia, ponieważ jeżeli będziesz chciała wykorzystać tę technologię do celu takiego, że chcesz zmanipulować kogoś w zakresie jego właśnie wyborów konsumenckich, politycznych, światopoglądowych, czy chcesz sprawić, żeby znienawidził swojego sąsiada albo swoich krewnych, to masz ku temu znacznie więcej narzędzi, znacznie bardziej skutecznych. I to jest ciekawe, bo to już słyszę w tym echa takich debat już w pewnym sensie tradycyjnych, na przykład właśnie trwa w Europie dyskusja o to, jak ma się odbywać moderowanie treści, czyli kto decyduje o tym, że coś filtrujemy, podbijamy w wynikach wyszukiwania, nie wiem, dajemy na początek twojego walla, gdy go odświeżasz, albo usuwamy, chowamy, dzieją się już fascynujące pomysły. Twitter ćwiczył w czasie kampanii wyborczej w Ameryce spowalnianie, rozprowadzanie się treści, co mi już sugeruje jakieś naprawdę bardzo złożone wizje, jak zarządzać. Czy to jest o to pytanie, kto decyduje o kształcie swojego PR-u? Jaka jest w takim razie odpowiedź? Znaczy w ogóle mam wrażenie, że wszystkie platformy, z których dzisiaj korzystamy, są o tym. To znaczy jak są dystrybuowane i selekcjonowane treści, które widzisz. I to nie tylko dotyczy mediów społecznościowych, to również dotyczy platform streamingowych, to dotyczy właściwie, to dotyczy też twojej wyszukiwarki. Oczywiście to są rzeczy znane, tak? Ale w momencie, kiedy spojrzymy na to z lotu ptaka i zobaczymy, że wszystkie kluczowe platformy, w obrębie których my się na co dzień poruszamy jako społeczeństwo, są oparte o model jakby selekcji i dystrybucji treści, które wynikają z takiego, a nie innego założenia strategicznego wobec użytkownika, no to wtedy jakby pytanie znowu, na jakiej zasadzie gatekeeper, którym jest podmiot zarządzający platformą, decyduje, co nam pokazać, a czego nie i kiedy. I w VR-ze ten temat będzie tak samo obecny, jak nie bardziej, dlatego że to już nawet nie jest kwestia kolejności, to jest kwestia typu świata, który będziesz widział. To jest tak samo zresztą, to jest to samo też pytanie o rozszerzoną rzeczywistość. To znaczy w momencie, kiedy rozszerzona rzeczywistość, która jest po prostu warstwą nałożoną na realny świat,
którą możesz oglądać za pomocą swojego telefonu, czy z czasem za pomocą różnorakich okularów, takich czy innych. Facebook pracuje z Ray-Banem nad okularami do AR-u, które będą na tyle przyjemne i bezproblemowe w użytkowaniu, no bo któż by nie chciał mieć Ray-Banów, dzięki którym widzi na swoim jakby interfejsie, którym jest tak naprawdę realny świat, to samo wszystko, co dochodzi do ciebie za pomocą obecnie różnorakich platform, tak? Czy to są przeglądarki, czy to są zasoby twojego komputera, czy to są media społecznościowe, to wszystko będziesz widział wokół siebie. I teraz pojawiają się dwie rzeczy, to znaczy znowu, na czym polega ta selekcja? To znaczy, co ci się pojawia, kiedy, jaki rodzaj powiadomień dostajesz? Te powiadomienia to jest po prostu jakaś plaga, że my żyjemy jakby w pewnego rodzaju ich dyktacie. I to one zarządzają naszą uwagą, one zarządzają naszymi procesami emocjonalnymi, kiedy się czym denerwujesz, kiedy widzisz pewne rzeczy. No, tutaj powtarzam trochę rzeczy, które były mówione w Social Dilemma, ale no, jest to doświadczenie prawdziwe, więc warto o nim powiedzieć. Ale też z takiej perspektywy, jeżeli pytasz o takie ryzyka i zagrożenia moje ulubione, no to jeżeli już idziemy w taką totalną jakby dystopijną wizję poprosimy. Tego, to nie, ale to jest coś, co zresztą nie jest w ogóle moją myślą. To jest myśl, którą usłyszałam kiedyś od jednego z moich kolegów dawno temu podczas jakiejś rozmowy zupełnie prywatnej. I to jest osoba, która w ogóle nie pracuje z technologią. Natomiast on powiedział, że w przyszłości najbardziej deficytowym towarem będzie cisza. I jest w tym coś takiego, że tak jak ja dzisiaj widzę ten rozwój mediów imersyjnych, które mają coraz mocniej ingerować w realną rzeczywistość, która nas otacza, mają być z nami non-stop, mają być z nami całą dobę, mają być coraz bliżej naszego ciała, tak jak wszystkie technologie, bo taka jest tendencja, to sytuacja, w której będziemy jakby sami ze swoimi myślami i ze światem realnym bez zapośredniczenia żadnego streamu, będzie sytuacją coraz rzadszą. A mi się zawsze wtedy wydaje, wyobrażam sobie jakąś, wiecie, myśl grupy społecznej i zawsze sobie myślę, że to będzie 80% pośrodku społeczeństwa i że jeszcze będzie te 10 wykluczonych, nie wiem, z różnych powodów nie stać ich na ten headset, mają takie bóle głowy, że po prostu biologia ich na to skazuje, albo są z, nie wiem, staruszkami, którzy się przyzwyczaili do przeglądarki w laptopie. No i te 10% z drugiej strony, którzy po prostu będą wystarczająco świadomi na przykład. Myślę, że to po prostu nas rozwali. Wiesz co, no, ale no, z drugiej strony, jaki jest procent światowych, wśród globalnych użytkowników technologii, którzy mają tego rodzaju problem z korzystaniem na przykład z laptopów albo z telefonów komórkowych. No nie ma ich wielu, prawda? Także jednak adaptacja technologii raczej będzie taka, że ten odsetek ludzi, którzy nie będą mogli raczej korzystać, raczej nie będzie duży. To, co może być oczywiście ważne, to jest to, że zawsze na tych dwóch biegunach i teraz też to widzimy, są wykluczeni z przyczyn, które nie zależą od nich. I to jest coś, o czym oczywiście należy rozmawiać i myśleć. I są ci najbardziej uprzywilejowani, którzy nie chcą. Znaczy, jak spojrzysz na szefów firm technologicznych, to oni nie mają kont społecznościowych. Oni nie korzystają z tych urządzeń, z których my korzystamy. I nie mają ich też programiści, albo tworzą sobie własne rozwiązania na własnych zasadach, w których korzysta 5000 osób, prawda? I tak właśnie myślę, że jest to pewnego rodzaju tendencja, która nie zmieni się w zależności od tego, jaka technologia będzie w grze, dlatego że to jest pewien model, tak? I ten model, ale ten model też nam coś mówi. To znaczy, dlaczego osoby, które są najbliżej źródła, to znaczy tworzą technologię, tak często decydują się, żeby z niej nie korzystać. Być może to jest ten deficyt ciszy, być może to są różnego rodzaju obawy dotyczące własnej prywatności, ale myślę, że gdzieś koniec końców, im więcej przebywasz z technologią, tym bardziej doceniasz chwilę, kiedy w ogóle jej w twoim otoczeniu nie ma. Pytanie, kiedy dojdziemy do takiego momentu, że ty w ogóle ten wybór będziesz jeszcze miał. Ale wiesz co, to ja chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz w tym właśnie kontekście, bo rozmawiamy pod koniec 2020 roku, który pod wieloma względami był rokiem szalonym, trudnym, no jakby bardzo też wyjątkowym. I rozmawiamy o tym i też jak rozumiem, takie jest twoje przekonanie, że VR to będzie to next big thing. Prawda? Czyli to, co nas czeka i jakby nadchodzi i jego popularyzacja będzie rosła. A jak ten pandemiczny rok
na to wpłynął? To znaczy wpłynął, nie wpłynął, jakby coś się znacząco zmieniło? No bo sobie wyobrażam, że jednak te realia restrykcji związanych z COVID-19 sprawią, że mniej chętnie będziemy dzielić się z kimś headsetem, prawda? A nie wszystkich nas jeszcze na to stać. Czy ty to widzisz jako jakąś barierę dla jakby nadciągania szybko tej nowej wirtualnej rzeczywistości? Ja myślę, że są dwie perspektywy, to znaczy w takim sensie biznesowym zawsze jest perspektywa użytkownika na poziomie konsumenckim i jest perspektywa taka bardziej, powiedziałabym, B2B. Z perspektywy B2B ten rok był świetny dla VR-u, to znaczy biznes i różnego rodzaju sektory, począwszy od turystyki przez oczywiście medycynę, co jest oczywiste, i jakby szereg innych sektorów, bardzo szybko zaczął stosować narzędzia związane z wirtualną rzeczywistością i to nie chodzi tylko o headsety, bo też jakby warto powiedzieć, że za technologią, która jest technologią jakby odtwarzania treści, stoi jeszcze technologia ich budowy, tak? I jakby do tego jest szereg różnego rodzaju nowych narzędzi, tworzą się nowe pipeliny produkcyjne, to są zupełnie inne modele biznesowe, inne od tych, które znamy jakby z, nie wiem, z mediów takich właśnie 2D. I cały ten obszar, który jest takim, bo to co my mówimy, znaczy ten użytkownik jakby w headsetcie, który siedzi w domu i go stać albo nie stać, to jest teraz ten czubek góry lodowej, ale ta góra pod spodem jest. I to jest cały przemysł, który jakby zasila w ogóle tworzenie tego rynku. Oczywiście z czasem to się będzie trochę zmieniać, tak? Bo jakby wejście VR-u do masowego użytku, w momencie kiedy masowy użytkownik będzie mógł pozwolić sobie na sprzęt i on będzie przyjazny, będzie mało, ten próg wejścia będzie niższy. Oczywiście to będzie moment zwrotny, to będzie moment kluczowy dla upowszechnienia technologii. Natomiast w tym roku to przyspieszenie było bardzo duże. Biznes zaczął korzystać z wirtualnej rzeczywistości, z wirtualnych narzędzi pracy. Bardzo, nie wiem, na przykład sektor audiowizualny czy produkcja filmowa, tworzenie w ogóle kontentu, czy to jest reklama, czy marketing, to wszystko się gdzieś przenosi też do wirtualnej rzeczywistości, w takim sensie też, że twórcy i producenci pracują w Unrealu czy w Unity, pracują na silnikach gamingowych, tworzą treści zupełnie jakby poza obiegiem takim fizycznym. To wszystko można robić zdalnie, są zupełnie potrzebne inne kompetencje, ale też jakby wiele utrudnień znika, bo nie trzeba podróżować, nie trzeba robić planów filmowych, tylko jakby to wszystko się bardzo zmienia. No oczywiście wraz jakby z rozwojem sztucznej inteligencji, jeżeli chcielibyśmy tutaj straszyć czy właśnie ekscytować twórców, no to myślę, że zmieni się całkowicie produkcja treści rozrywkowych, że tak naprawdę praca z aktorem jakby też przestanie być konieczna, dlatego że to wszystko będzie można stworzyć w warunkach wirtualnych, będzie można odtworzyć jakby dowolny scenariusz, dowolne zachowanie. To wszystko będzie robione syntetycznie, jakby nie, myślę, że to tak samo będzie zresztą, nie wiem, z dziennikarzami i tak dalej, i tak dalej. Także te sektory na pewno w dłuższej perspektywie przeżyją jakby szereg ważnych zmian. Natomiast to był dobry rok dla VR-u. Headsety sprzedają się bardzo szybko. Ciężko jest właściwie dostać cokolwiek, bo wszystko jest wyprzedane. Tak. Nie jest tak, że, bo mi się to kojarzy, może laikowi, którym jestem i nie mam headsetu, że to na koniec kupuję headset, żeby mieć taki VR-owe doświadczenia, które bym porównywał albo z gamingiem, albo z oglądaniem filmów, bo mam wrażenie, że trochę w tej naszej opowieści przeplatają się takie dwa VR-owe światy. Jeden jest takim światem po prostu oferty kulturowej, która rzeczywiście będzie inna, ale tak sobie wyobrażam, że jak ktoś dziś kupuje headset, to po prostu chce zagrać w jakąś grę najprawdopodobniej. A drugi opowiadasz o takim wszechobecnym VR-ze, który już rozumiem jest jakimś stylem życia i nie tworzy się tam oferty kulturowej, tylko po prostu nakładkę na rzeczywistość, prawda? Tak, to znaczy to trzeba jakby bardzo wyraźnie rozróżnić, dlatego że my często myślimy o tym, że VR jest, może to wynika z tego, w jakim środowisku się obracamy, ale że VR jest narzędziem do tworzenia rozrywki i gier. Tak nie jest. To jest jedno z wielu pól, na których ta technologia ma zastosowanie, ale to nawet nie jest pole najważniejsze. Do pewnego momentu myślało się, że to gaming będzie ciągnął jakby rozwój rynku VR-owego. Teraz już się o tym w ten sposób nie myśli. Raczej stawia się na inne sektory, na edukację, na pracę zdalną, na szkolenia profesjonalne, na tworzenie właśnie przestrzeni pracy 3D, konferencji, wspólnych przestrzeni. Wszystkie wydarzenia takie, powiedziałabym, właśnie biznesowe, które mogą się odbyć w przestrzeni wirtualnej, zamiast odbywać się w przestrzeni
fizycznej w tym roku zyskały na popularności i w ogóle cała ta taka gałąź producentów tego typu wydarzeń, czy narzędzi, które do tego służą, rozwinęła się w błyskawicznym tempie. One już wcześniej istniały, ale te platformy teraz dużo bardziej przyspieszyły. Także my jakby trochę musimy zapomnieć o tym, że VR to jest narzędzie dla graczy, czy dla osób, które chcą oglądać filmy albo mecze w wirtualnej rzeczywistości. To jest tylko jedna z wielu opcji, ale to jest narzędzie, którego będziemy używać tak samo często, jak używamy obecnie urządzeń mobilnych, czy właśnie po prostu zwykłych komputerów, dlatego że jakby to jest coś, co zastępuje ekran. Krótko mówiąc, wirtualna rzeczywistość, jeżeli mówimy o niej jako o nośniku, jest czymś, co wyeliminuje technologie ekranowe. Ja nie mówię, że to się stanie jutro, mówię, że to jest pewien proces. To jest jedna rzecz. Czyli chodzi o to, żebyś ty miał cały czas ten ekran w sferze dookoła swojej głowy, żeby on był cały czas z tobą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tak jak mówię, za tym stoi jeszcze cała ogromna jakby grupa zmian, które wiążą się z tym, jak te wszystkie doświadczenia będą tworzone, a zatem jak my będziemy pracować, jak my się będziemy uczyć, jak my się będziemy komunikować z naszymi bliskimi i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko zmiany, które będą następowały. I teraz z nich wynikają zarówno zmiany, takie powiedziałabym, dotyczące tego, jak my widzimy świat i jak się czujemy ze sobą i tak dalej, ale wynikają zmiany gospodarcze, bardzo ważne. Wynikają też zmiany, moim zdaniem, pozytywne, potencjalnie pozytywne dla środowiska naturalnego, dlatego że bardzo wiele firm chce używać VR-u właśnie z tego powodu, żeby ograniczyć swój ślad węglowy, żeby nie podróżować, żeby nie organizować różnego rodzaju wydarzeń w prawdziwych warunkach. To znaczy, to nie chodzi tylko o konferencje, ale to chodzi również o całą masę różnych takich codziennych rzeczy, które się organizuje po to, żeby ludzie mogli się spotkać. To jest technologia, która w ogóle głównie do tego służy. I jeżeli zastanowimy się nad tym, że to, że ludzie się spotykają w jednej przestrzeni, jest fundamentem, z którego wyrastają właściwie wszystkie sektory naszej działalności, z czego kultura i rozrywka są tylko jednym z bardzo wielu, no to do tego właśnie służy VR. VR jest sposobem na to, żeby ludzie się spotkali w jednym miejscu. I w tym sensie myślę, że jest to technologia, która w momencie, kiedy będzie coraz mocniej stawać się technologią powszechną i popularną, będzie czymś, co wejdzie na stałe do naszego życia we wszystkich jego obszarach. To w takim razie, kończąc, zadam ci jeszcze jedno pytanie i trochę cię będę próbowała naciągnąć na przepowiadanie przyszłości albo wróżenie z fusów, ale gdybyś miała w kilku słowach powiedzieć, jaka twoim zdaniem to jest perspektywa czasowa, to o czym mówisz, jakby... Gdybyś miała, wiem, jakby nikt nas nie wie, strzel, co myślisz? Nie, to są, znaczy w ogóle to jest tak, że wszystko się dzieje w taki sposób bardzo mało przewidywalny, dlatego że no, gdybyśmy rok temu zapytali ludzi, co się wydarzy, no to też wielu rzeczy by raczej nie byli w stanie przepowiedzieć. Nie jestem w stanie tego przepowiedzieć. Wydaje mi się, że to jest perspektywa 10 lat maksymalnie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że i zawsze mam takie poczucie, że to, że technologia się rozwija w taki, a nie inny sposób, że rozwija się szybko, że są zasoby do tego, żeby rozwijała się szybciej niż nawet się tego spodziewamy, to my to wiemy. Ale to, jakby, to nie jest jakby jedyna rzecz, która determinuje o tym, jak wygląda rzeczywistość. I sądzę, że w obliczu problemów, z którymi się dzisiaj borykamy jako społeczeństwa, ja nie jestem taka pewna, czy to wszystko się wydarzy w taki sposób, bo my mówimy ciągle o świecie, w którym pewne rzeczy rozwijają się zgodnie z założeniem, że ten świat będzie trwał w niezmienionej postaci. A tak wcale nie musi być. I no to musimy uwzględniać przede wszystkim w naszym rachunku. Co nie zmienia faktu, że należy prawdopodobnie planować nasze działania tak, jakby tak miało być, no bo przecież nie będziemy siedzieć na wzgórzu i patrzeć, aż uderzy w ziemię kometa, jak w filmie Larsa von Triera.
Słuchaj, myślę, że to jest świetna konkluzja. Nie będziemy, my nie zamierzamy siedzieć na wzgórzu i patrzeć, aż uderzy kometa, i też właśnie, żeby tego nie robić, między innymi organizujemy program Spoutech i projekt Spoutech, którego byłaś częścią i nadal jesteś, więc dzięki wielkie za to i za tę rozmowę. I myślę, że wszyscy póki co, póki ten świat cały czas jest, to szykujemy się na to, o czym nam opowiedziałaś. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Ja wstaję od ekranu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wow, no pora wyjąć stoper i zacząć odmierzać czas do totalnego zanurzenia nas wszystkich w syntetycznej rzeczywistości. Trochę wyczekuję tego momentu z mieszaniną nerwów i podniecenia, ale w międzyczasie zamierzam wstać za chwilę od komputera i pójść wyjąć chleb z piekarnika. Tak zrób. A ja jeszcze przy okazji chciałam podziękować naszemu producentowi Grześkowi Dąbkowi oraz Magdzie Gołębieskiej i Karolinie Szczepaniak z zespołu Centrum Cyfrowego, które pomagają nam w realizacji tego cyklu rozmów. Dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy. Pamiętajcie, możecie znaleźć cały cykl na YouTubie oraz wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Do zobaczenia. Do zobaczenia.